Cześć kochani, ja już przyjechałem z trasy do domku. Jeszcze wam nie opowiadałem, nie? O tym, że zmieniłem pracę. Kolejny raz. No kiedyś opowiem. Mogę opowiedzieć czy nie? O, a co tutaj u nas? A to jest nasza nowa kamera 4K. Ja już widzę, jak gdzieś Luke Skywalker i Darth Vader gdzieś daleko stąd płaczą, bo nikt nie idzie do kina na Wojny Gwiazdne. Tylko oglądam nasze filmiki, bo teraz one będą w 4K. Zobaczcie uważnie. Tutaj na dole macie przycisk do wyboru rozdzielczości filmiku i tam na dole być może albo do góry, ja nie znam się na tym, może znajdziecie przycisk 4K. Jeśli jest ten przycisk 4K, to znaczy, że wszystko się udało i laptop, w którym montuję, potrafi jednak to zrobić, przekodować zmontowany filmik w całe takie wideo, w cały taki filmik w rozdzielczości 4K. A jeśli nie znajdziecie, to musicie wiedzieć, to jest konieczne, że nagrywamy w 4K. Teraz jeszcze nie, bo teraz to jeszcze taka stara nasza kamera. Ale za chwilę już będę nagrywał tą nową kamerą. Ja nie wiem, jak w ogóle można nagrywać vlogi nie w 4K. Koniecznie mają być nagrane w 4K. Przecież zawartość filmiku nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko rozdzielczość. Wiem, że tak nie jest, ale musiałem tak powiedzieć, bo taki jest stereotyp, taki jest trend. Wiecie, o co chodzi. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować nagrać tą niesamowitą kamerą. Ola, co robisz? Moje ulubione. To jest reklama? Tak. Zapłacili ci? Nie. Gdzie jest moja część od tego? Dawaj, dawaj. Nie zapłacili, ale muszą. Dobrze, przypomnij mi, później wystawimy rachunek. Ani sekundy nie nagrałem tą kamerą, ale już czuję się gwiazdą Hollywoodu. Nie będę gadał, tylko otworzę. Jak sądzicie, otwierać czy nie otwierać, czy tak zostawić jak jest? O Boże, co to jest? To jest super mega jeszcze... Coś. To jest wyświetlacz, w którym można od razu oglądać to, co nagrywasz. Amazing, unbelievable. Nie mogę się doczekać, żeby to otworzyć. Ola, pomóż mi. Dobrze, jednak sam otwieram. Awokado z tyłu rośnie. Proszę bardzo. Nie, o. Palma. Nie nagrywaj w tej okropnej ostrości. Nie mogę na to patrzeć. Pokażemy awokado jak najszybciej, ale uwaga, teraz stop. Ostrożnie. Musicie, nie wiem, jakoś dalej od siebie trzymać, teraz wyświetlać, bo nasze vlogi będą po prostu. Mogą urazić was prosto w oczy, dlatego musicie uważać. Uważać. Musicie uważać. Uważać niekoniecznie, ale uważać. Tacy poznaniacy tutaj, nie? Ciach, ciach. Ogólnie. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Ogólnie ciach, ciach. Ogólnie takie coś się robi nożem, ale Jura nie umie. W Ukrainie nie ma nożów. Dlatego jak to wyciągnąć, Ola? Nie wiem, ja tego nie kupowałam. Patrzcie, jaka kamera. Będę tak chodził ulicą i wszystkich nagrywał. To jest Aquabox i go natychmiast. Gdybym jeszcze umiał
Оля, есть тут инструкция в языке украинский? Окей, Google, как развалить аквабокс в 3 секунды? Ну и конец награня. Так это была камера. Не умеем обслуживать. И читать инструкции тоже не могу, бо есть в языку польским. Dlatego, Ола, прошу то выслать с повротом. Нара. О, зубка się уготовала. Co tam, bo my po Emilkę już musimy jechać. Już nie. Wiesz, Ola, są sprawy ważne i ważniejsze. I Emilka, no Emilka przez cały czas jest z nami, a kamera taka raz w życiu się pojawia. Zaraz Ola mnie zabije. A bez aquaboxa ona jest jeszcze mniejsza. Od razu zamówiłem taki... Tak, ochroniak. Ochraniak. Ochlapać. Ochlapać. jak samochód przejeżdża po kałuży, ochlapać. Przepraszam. Taki ochraniać od razu. Poprosiłem Olę, żeby od razu ochraniać taki zamówiła, bo patrzcie na te ręce, czasami coś z nich może się wywalić po prostu na głębę. A ta kamera jest tak skonstruowana, że to jest sam plastik i tutaj nic takiego nie ma, ale cały ciężar jest tutaj. Bo to jest Carl Zeiss, tak prawidłowo. Jak to wypada z rąk, to leci prosto tym tak na dół. I to musi być koniecznie chronione przed takimi ludźmi jak ja. Czyli tak. Czyli wrócić do sklepu. Tak. Czyli nadawca, który otrzymuje ode mnie zlecenia, proszę sprzedać mi kamerę, musi zrobić tak. Nie. Popatrz, są nożyczki, popatrz tak. Na siebie i później będziemy gadać. Naucz się posługiwać rękoma najpierw. Wow, nawet paragon jest. Żebyście wiedzieli, ja nie mówię, ile kamera kosztuje, to każdy może sobie sam sprawdzić, ale to kosztuje 169 zł. Tak, nakładamy i... Nie. Bardzo dobrze. Ręce, słuchajcie się mnie. Nie wiem, czy Polscy też tak robią, że najpierw psują, a później czytają instrukcje. To musi jakoś... Jura, no może przeczytasz jednak instrukcję? Nie! Przepraszam, nie. O, trzyma się. Można. Boże, ona teraz znów większa się zrobiła. Z tą kamerą musi być bardziej łatwe nagranie. Czy nagrywanie? Bo tutaj po prostu się przyciska ten przycisk, się dusi i ona zaczyna nagrywać. Ale najpierw muszę ustawić to tutaj.